100 metrach był wyraźnie gorszy od Karola Ostrowskiego, z którym płynął w ostatniej serii. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie ten element. A znów obok siebie na środkowych torach ta dwójka. Juraszek niżej na naszych ekranach. No, reakcja startowa dokładnie taka sama, ale znów Ostrowski wynurzył się zdecydowanie z przodu. No ale na 25 metrze trudno powiedzieć, kto prowadzi teraz, chyba minimalnie z przodu Paweł Juraszek, ale wcale nie jest daleko. Karol Ostrowski świetnie też płynie na torze trzecim. Konrad Czerniak, Juraszek, Ostrowski i Czerniak właśnie 21.77, 22.06, niewiele, ależ niewiele, 0,05 sekundy zabrakło Karolowi Ostrowskiemu do minimum na Igrzyska Olimpijskie. No a Karol nie znalazł się ostatecznie w składzie na Mistrzostwa Europy. A do tego minimum z kolei zabrakło tylko 0,02 sekundy. No to boli, ale